Kiedy patrzymy dzisiaj na Kościół, może spojrzmy ten Kościół w Europie albo na przykład w Polsce, to widzimy, że Kościół jest mocno zaangażowany na wielu frontach. Na przykład w dziedzinie charytatywnej. Widzimy Caritas Polska i inne działalności charytatywne. O tym się tak dużo nie mówi, ale ja od czasu do czasu, jak słyszymy statystyki, jak wielu set tysiącom pomaga Caritas, naprawdę tym ludziom potrzebującym, jak wielu też ochotników jest zaangażowanych, którzy robią to z dobrego serca, bez żadnej zapłaty, idą opiekować się osobami starszymi, idą pomagać rodzinom ubogim, to jest to naprawdę niesamowite dzieło. Z drugiej strony, po upadku komunizmu, również w Polsce teraz Kościół może prowadzić działalność również edukacyjną. Widzimy wiele zgromadzeń zaangażowanych w właśnie edukację, prowadzących szkoły podstawowe, średnie, żłobki, przedszkola. Naprawdę, jak również wiele w takiej dziedzinie edukacyjnej angażuje się Kościół. Widzimy również Kościół zaangażowany w tej działalności leczniczej. Chodzi mi o prowadzenie domów pomocy społecznej, jak wiele zgromadzeń żeńskich. Naprawdę opiekuje się setkami tysięcy starszych osób, potrzebujących osób, osób z upośledzeniami. Także widzimy tę szeroką działalność Kościoła. Znaczy widzimy, nie widzimy, ona jest skromna, często o tym się nie mówi w wiadomościach, chyba że jest jakiś skandal. Także tego może tak bardzo nie widać, ale to jest. I to naprawdę jest niesamowite i wielkie dobro, które się dzieje. I Bogu niech będą dzięki. Ale nie to jest misją Kościoła. Można powiedzieć, że to wszystko, co się robi, to robi się tak trochę przy okazji, że to jest takim działaniem towarzyszącym, że jest działaniem drugorzędnym. I nigdy, paradoksalnie, ale nigdy nie powinno stać się takim pierwszym działaniem Kościoła. Oczywiście mam tego świadomość, że świat, ludzie niewierzący, czy na przykład rządy patrzą na Kościół głównie z takiej perspektywy. Mówiąc krótko, czy Kościół jest użyteczny dla społeczeństwa? Czy się na coś przydaje? Czy pełni jakąś funkcję charytatywną pomocy? Prawda? Tymczasem misja Kościoła jest inna. Głosić Królestwo Boże. Ogłaszać jedynego Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał. Który przynosi nam przebaczenie grzechów. Który przynosi nam darmowo zbawienie. I to jest ta podstawowa działalność Kościoła. I dzisiejsi święci, Cyryl i Metody, którym my również jakoś też jesteśmy wdzięczni. Bo Cyryl i Metody to pierwsi apostołowie Słowian. Czyli również my w jakimś stopniu jesteśmy pokłosiem ich działalności. Mnie zawsze zdumiewa, jak czyta się życiorysy świętych, że zwykły człowiek, chciałoby się powiedzieć, jak potrafi mieć naprawdę duży też wycisnąć piętno nawet na historii świata, właśnie jeżeli jest zjednoczony z Bogiem. To jest jakaś tajemnica, że człowiek, który jednoczy się z Bogiem, Pan Bóg przez niego naprawdę, naprawdę robi wielkie rzeczy. Jak pomyślimy, że to oni stworzyli podwaliny pod cyrylicę, prawda, alfabet, który później był użytkowany, jest użytkowany do dnia dzisiejszego, stworzyli pewne podwaliny pod gramatykę języka, ale nie robili to z punktu właśnie widzenia, żeby nieść oświatę, żeby nieść jakieś światło czy naukę. Nie, cel był inny. Nieść Jezusa Chrystusa. I ponieważ przyszli do ludzi, którzy nie znali innego języka, powiedzieli, musimy i chcemy do nich mówić ich współczesnym językiem. Ich językiem. No więc to trzeba, jeżeli prawda, oni nie rozumieją, to trzeba to przełożyć na język ich ojczysty. I tak właśnie powstało pierwsze tłumaczenie Ewangelii, potem dalszych ksiąg Pisma Świętego właśnie na pierwszy język słowiański. I do czego zmierzam? Co chcę powiedzieć? To było 1200 lat temu, ta ewangelizacja Słowian. Ale dzisiaj również jest potrzeba ewangelizacji Europy. Również naszego kraju.
Jest potrzeba, abyśmy prosili Pana Boga. Myślę też o taką odwagę, bo Cyryl i Metody, jak czytamy trochę więcej w ich życiorysie, to mieli również wrogów w Kościele, bo wtedy tym językiem takim powszechnie obowiązującym była łacina i wielu chciało ich prześladować i prześladowało dlatego, że nie używali łaciny. A oni właśnie nie używali łaciny tylko dlatego, że ludzie, do których szli, nie znali łaciny. I dlatego właśnie chcieli przemawiać i ewangelizować w ich języku. Żeby Pan Bóg dał nam taką, powiedziałbym, pomysłowość i kreatywność, bo na tamte czasy to była i pomysłowość, i kreatywność, prawda? Dzisiaj to jest normalne, że my we wszystkich kościołach używamy lokalnego kościoła, w Polsce polskiego, w Czechach czeskiego, we Francji francuskiego. No dawniej było inaczej. Oczywiście to wszystko się zmienia, bo na początku chrześcijaństwa też to był ten język taki ojczysty ludzi. Potem wchodzi łacina. Więc aby Pan Bóg dał nam tą kreatywność, jak głosić Jezusa Chrystusa tym ludziom, którzy są koło nas. Bo czasami jest problem, że oni nie znają, nie rozumieją naszego języka, prawda? Tego języka, którym do nich mówimy. I teraz kluczem jest tutaj miłość. Żeby Pan Bóg dawał nam miłość, bo to na przykład miłość popchnęła Cyryla i Metodego, że oni podjęli ten trud przetłumaczenia, bo mówili, chcemy Wam pomóc. Właśnie to wszystko wypływa z miłości. Oby Pan Bóg nam dawał miłość. Bo jeżeli będziemy mieli miłość, to wtedy jest szansa, że temu drugiemu, który żyje w Europie, z nami, dzisiaj, w naszym kraju, nie to, że nie zna Jezusa Chrystusa w takim znaczeniu, że o Nim nie słyszał, ale prawdopodobnie nie spotkał Go w życiu. Nie spotkał Go jako Zbawiciela. Nie było tego spotkania osobistego. Nie zakochał się. Dzisiaj również Dzień Świętego Walentego. Właśnie o tym wchodzi w chrześcijaństwie, żeby zakochać się w Jezusie Chrystusie. Często, jak na spowiedzi właśnie słyszę, zapomniałam się pomodlić. Nie miałam czasu, czy nie miałem czasu iść w niedzielę do kościoła, prawda? To jest wszystko brzemię. Prawda? My musimy się modlić rano, musimy chodzić do kościoła w niedzielę, bo są takie obowiązki, są takie przykazania. A kiedy się spotyka Jezusa Chrystusa osobiście, to wszystko się zmienia. Staje się radością. Myślę, że my dzisiaj jesteśmy wdzięczni. Nie ma obowiązku być w kościele, jesteśmy. Dlaczego? Z wdzięczności. Że Pan Bóg podarował nam łaskę wiary. Że my możemy Bogu dziękować, możemy Go prosić, możemy Go uwielbiać. To jest wielka łaska. Wielka łaska. Niech Pan Bóg więc daje nam to doświadczenie Jego miłości, abyśmy mieli też tę pomysłowość, aby nieść to dalej. Tym najbliższym, którzy są koło nas i tym dalszym, aby tak jak czynili to Cyryl i Metody, głosić Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, jedynego Zbawiciela świata. Amen.